Już od kilku lat w szkole odbywały się prezentacje młodych, zdolnych uczniów. Początkowo projekt nosił nazwę Dla Mamy i Taty. Chętnych dzieci do wzięcia udziału w zajęciach z roku na rok przybywa. I dzieci, i nauczyciele pracują cały rok z tymi dziećmi. No i chciałyśmy to pokazać na zewnątrz, żeby rodzice też wiedzieli, co dzieci w szkole na zajęciach popołudniowych robią. Podczas przeglądu uczniowie prezentowali różne jej formy, od rysunku przez taniec aż po śpiew. Zaskoczeniem był jednak występ 5-osobowej grupy, która grała na bum-bum rurkach. Technika ta pochodzi z Arizony, gdzie została nagrodzona wieloma prestiżowymi nagrodami. Zawitała także do lubińskiej muzy. To są po prostu takie dosłownie rurki z tworzywa sztucznego. Kiedy uderzamy, wydają odpowiedni dźwięk. W zależności od długości i grubości rurek po prostu są inne dźwięki. Głównie to jest do takiego akompaniamentu i tak dalej, ale ciekawie to wygląda. Dzieci prezentowały zarówno tańce współczesne, jak i ludowe, na przykład kujawiaka. Moja przygoda z tańcem zaczęła się w pierwszej gimnazjum, gdy przyszłam właśnie do tej szkoły. I pani po prostu nas zachęciła do zespołu. Zaczęło się to w podstawówce. Przypadkiem po prostu trafiłam na zajęcia do pani i zaszczepiłam je tym bakcylem i tak zostało. Od czwartej klasy szkoły podstawowej z przerwą króciutko w szóstej klasie. No ale tak, to cały czas od tej czwartej klasy tańczę. Bilety na występy uczniów sprzedały się jak świeże bułeczki. Sala pękała w szwach, a na widowni byli bliscy oraz znajomi młodych artystów. Moi rodzice, no i siostra. Rodzina, ale także znajomi. A chociaż nie wiadomo, kto jeszcze przyjdzie. Może jakieś znane osobistości. Kolejna edycja przeglądu artystycznego Sztuka nas łączy już za rok.